Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mope.io. Słuchajcie, dzięki za wszystkie lajki pod poprzednim odcinkiem. Lecimy z kolejnym. Dzisiaj na pewno się uda zostać smokiem. Tak więc oczywiście zaczynam nie od początku, zaczynam już od jakiegoś momentu gry, żebyście się nie nudzili. Serwer Europa 12, mało osób, tak więc myślę, że troszkę niższy poziom trudności, będzie troszkę łatwiej zostać smokiem. Zobaczymy, czy się uda. Tak więc jeżeli myślicie, że się uda, to możecie zostawić lajka w górę. Łapkę w górę. To miałem na myśli. Dobra. Nazywam się Godad Miros. Myślę, że raczej nikt tutaj nie będzie. Żadnych sów, żadnych kaczek, żadnych matyniów. Myślę, że po prostu będę tu tylko ja. I nikt nie będzie mi tutaj przeszkadzał. Dobra. Zaczynamy już na jakimś poziomie. Zacznijmy sobie, nie wiem, no, osiołek. Jest całkiem spoko, bo bardzo dużo może zjeść. Bardzo dużo rzeczy. Pisaliście mi również w komentarzach, że żebym zjadał grzybki takie duże oraz duże wodorosty, bo to one dają dużo expa. I hej, mała świnko, miam, miam, miam. Pierwsza ofiara Boga Admirosa to mała świnko. O, nie, nie, nie. Czy ten słoń coś kombinuje? No, ja myślę, że nie. Nie wolno kombinować. Nie wolno być cwanym słoniem, bo dostanie się kopa od osiołka. He, he, he. Dobra. Gdzie ja jestem ogólnie? Tu jestem. Fuck! Nie, nie. Osiołek może nurkować? Tego nie wiedziałem. Interesujące. Osiołek może nurkować. Zapisz w notatniku. Okej. Okay. Uciekłem chyba, udało się. Na to wychodzi. Kolejny osiołek. Dobra, muszę troszkę zregenerować swoje życie. Bo zginę, tak? Bo zginę. Gdzie ja jestem w ogóle? Na środku jestem. Aha, okej. Okay. Pureman. Nie będziemy go bić na razie. Myślę, że mam jeszcze za mało życia. Jeszcze ktoś by mnie zaatakował i wtedy ja bym mógł zginąć z łatwością. Ale za to... O nie, nie, nie. Pyk. Elo, elo. 1, 1, 1, 1, 1. Czy to oznacza, że jednak jest tutaj ktoś z Polski? Liczyłem na to, że nie będzie nikogo z Polski, a jesteśmy na 81. miejscu, więc całkiem w porze, bym powiedział. To możemy sobie zjeść. Kurde, nie ma tu za dużo takiej żywności, którą ja bym chciał. No ale okej, dobra, jakoś sobie poradzimy, czyli na przykład czerwonych grzybków. Co to jest, ser? Nie, to są chyba te takie lilie wodne, tak mi się wydaje. Tylko, że bez kwiatka. I one też chyba troszkę jak spadają. Dobra, teoretycznie mógłbym iść na zimowy biom, ale jakoś nie mogę się do niego przekonać. Czym ty jesteś? Jakimś tygrysem szablozębnym albo jakimś borsukiem. Co to jest? Wow. Jeszcze wow się nazwał. Co za ziomek? Pyk. Zjedzone. Dobra, cheetah. Cheetah! Cheetah! Dajka, chiquita! Czuu. Dobra, te kryształki już nic nie dają, szczerze mówiąc nie opłaca się. Nie opła... Ojej. Jak się zrobiło niebezpiecznie. No, co to jest w ogóle jakiś nosorożec? Połasił się na kryształka, który mu... Ile tu jest rzeczy! Wow! Biorę to wszystko. Jak to jest jakaś wytwórnia wszystkiego chyba. Powinien to bardziej okrążyć. Aha, to nic prawie jak spanie daje. A to co to są? Kokosy. Których nie mogę zjeść. Ale mogę zjeść te czerwone grzybki, o których mówiliście, to są właśnie te, ten, którego bije. Zobaczcie, on ma życie. Jak go zjem, to wtedy... O, dobra. Lew! Lew, król wszystkich zwierząt. Kroczył na arenę. 75. miejsce. No, not bad, że tak powiem. I myślę, że w tym odcinku już jesteśmy troszkę dalej niż ostatnim razem. Tak więc taki dość quality, bym powiedział. Tylko przydałoby się teraz jeszcze bardziej ewoluować. I kogo zaatakuje lew? I kto się zmierzy z lwem? Czekam na przeciwników. Czekam na nich. Ale ich nie widać. Dobra, sam będę atakował. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Panu dziękujemy, misiowi. Nie, lew jednak... Panu też. Lew tchórzliwy wojownik. Tak się będziemy nazywać. Dobra, ogólnie jak zawsze mam do was prośbę, jeżeli macie jakieś fajne propozycje co do kolejnych gierek IO, czy jak zwał, tak zwał, to możecie pisać w komentarzach.
Ja chętnie wypróbuję, teraz te gierki są fajnie na topie. Fajnie się w to gra, wam też się to fajnie ogląda w miarę, bo wtedy bo nie wymagają jakiegoś takiego dużego skupienia. Można sobie fajnie pogadać, pokomentować. No i przy okazji wam też się to miło ogląda. Tak więc jeżeli macie jakieś fajne propozycje, no to jak najbardziej zapraszam. Okej. Nie będziemy go atakować, zdecydowanie nie. Okej, pozjadajmy sobie... O, wielkie wodorosty. To też o nich mówiliście, że one... Sporo dają, no i faktycznie dają sporo. Opłaca się je zbierać. Tam był jakiś, kto to był? W ogóle coś miał w nawiasie, tylko nie zdążyłem, nie zauważyłem. PM, to chyba nikt od nas. Tak mi się wydaje, nikt z ekipy. PM. Power, nie wiem. Power Masters. Co to w ogóle, co, nie wiem, jakimś dziwnym nazwą się Power Masters. Co to w ogóle by było? Ej, halo, ghoul, nie atakuj mnie. Ogólnie też pisaliście, mi właśnie, teraz mi się tak przypomniało, że... żebym używał umiejętności. Ja faktycznie ciągle o tych umiejętnościach zapominam, ale... Jak już będzie blisko ten co mnie goni, nosorożec, to wtedy... Użyjemy naszej zdolności. Nie! Nie! Halo! Nie! No i zeżar mnie po prostu. Zeżar swojego boga, tak się nie robi, halo. Proszę zaprzestać zeżerania mnie. Dobra, skipujemy tam ad. No dobra, spróbujmy troszkę na wodnym biomie, zobaczymy jak to pójdzie. Z wodnego nie wiem, czy da się wydostać tak od razu na, nie wiem, na lwa. Chyba nie da się, ale no sprawdzimy, zobaczymy, czy taka możliwość jest. To mogę zjadać. Nie mogę zjadać tego. Co to w ogóle jest? Jakaś muszelka. Ale to mogę zjadać. Wielkie wodorosty, które dają dużo expa. Więc myślę, że warto. Zostaw mnie w spokoju, bo cię zszokuję. O, albo nie zszokuję. O, pięknie. Tu jest dużo, sporo tych takich wielkich wodorostów, które warto zjadać. Bo one dają faktycznie spoko i sporo expa. O, ślimak, właśnie. O nich też wspominaliście, że... Je też można zjadać. Zostaw mnie. Come on! Uwziął się na mnie, czy co? Leave! Tego tak szokował. Mi nic nigdy nie zdogoni. Mnie nie ma szans. Zdogonił mnie. Halo. Tak się nie robi. Bo znowu dostaniesz szoka. Chocobonsa. Nie! Co? Napisał hi, ale to chyba nie jest... To nie było chyba do mnie. Takie odnoszę wrażenie. Dobra, może spróbuję troszkę tym kryształkiem się tutaj podratować. Coś tam jak spadaje, ale to już jest takie... Mech. Można chwilę postać, sobie level dobić co najwyżej. Opłaca się ogólnie te kryształki brać, znaczy korzystać z ich energii, tak powinienem powiedzieć. Korzystać z ich energii opłaca się tylko wtedy, kiedy jest się malutkim zwierzaczkiem. To wtedy naprawdę dużo boosta dają. Okej. Lew dzisiaj będzie rządził. To jest odcinek lwa. To jest odcinek lwa. Fajna mu zagra. Oczywiście NCS-y w tle, jak wiadomo, klasycznie. Playlista NCS, music non copyright. Wiadomo. Dobra, jest grzybek. Atakujemy go. Mogę cię zeżreć. Nie! Nie, 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 nie! Jaka tu się walka zrobiła przez chwilę. Spadam stąd. Lepiej będzie, jeżeli wrócę na swój teren. Oj. Co mnie to mogę pozjadać? Ewoluowałem w niedźwiedzia! Wuhu! Niedźwiedź może zjadać wszystko, co jest pokazane tutaj, czyli ciebie mogę zjeść. Chodź, będziesz moją pierwszą ofiarą. Albo ty będziesz moją pierwszą ofiarą. Co robi niedźwiedź? Klaw. Okej, mogę pazurkami atakować, ale kurde, ciebie nie zdogonię, bo ty masz super przyspieszenie. Chyba, że... Mam cię, zjadłem go! Niam, niam, niam. Zjedzony. Misio Admiros, jej! Pokonam was wszystkich, ciebie też. Ej, w końcu zaczęło mi iść dobrze w tej grze. Co, jesteś lisem? Nie ma problemu. Zjedzony. Idealnie. 56 miejsce? Nice.
O, jeszcze grzybek, super. Pyk, 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 pyk. Pyk. Prawie zaraz będzie kolejna ewolucja, no niewiarygodne. Idzie mi po prostu rewelacyjnie. Rewelacyjnie. Lepiej niż poprzednim razem, gdzie chciałem zostać smokiem, a zacząłem przegrywać wszystko. Pięknie. Krok, octopus. Ciężka decyzja, ciężka decyzja. Mogę zostać w sumie... O, hej. Chodź tutaj. Nie, auto, wybrałem tego. Dobra, i tak byłoby automatyczny wybór, bo nie można sobie tak, ile się chce siedzieć w jednej tej ewolucji. No ale cóż, zostaliśmy, nie wiem, ośmiornicą chyba na to wychodzi. Octopusem, mogę zjadać to? Mogę, super. Co robi ośmiornica? Aaaa, przebranie, ej, to jest super. Podoba mi się, jestem takim stalkerem troszeczkę. O, to będzie dużo warte. W sumie troszkę dało, ale nie aż tak dużo. Tu się walka jakaś zrobiła. Ojej, ojej, uciekam stąd. Halo. Albo i nie. Najpierw jestem łakomy. Nie. Czy mogę uciekać ośmiornicą na... Nie mogę. Dobra, to jest istotne. Zostawimy na kogoś pułapkę. Wiecie, taki mam fajny pomysł. Mamy tutaj ślimaka, prawda? Nawet więcej ślimaków. Aha, dobra, bo się zderzyłem z kimś. Nie mogę się z nikim zderzyć. Ale to będzie pułapka. Ej, no halo. Nie! Proszę mnie zostawić. Come on! Nie! Ale było tak pięknie. Muszę zostać jeszcze raz tym oktopusem. To było całkiem spoko. To było całkiem okej. Okay. Można to w bardzo fajny sposób wykorzystać. O, wracamy do lwa. No ale spoko, lwem też się bardzo fajnie grało. Tylko, że teraz z lwa będę musiał ewoluować do misia i z misia znów. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, już misia, więc szybko poszło. To było całkiem szybkie. Nie wiem, jak jeszcze nazwę ten odcinek. Czy po prostu misiu po strach lasu, czy może lew król wszystkiego. Król dżungli. A właściwie nie dżungli, król wszystkich zwierząt, tak powinien nazwać. Ile tu rzeczy leży. Nie. Nie. Zostaw mnie. Dobra. Dobra, uciekam stąd, póki mogę. Co ja w ogóle sobie myślałem, żeby się schować? Bo głupie, trzeba uciekać. Czym prędzej. O, tutaj bardzo wolno się chodzi. Myślałem, że misio będzie mógł po błotku sobie jakoś szybciej popierdylać troszeczkę, ale niestety... Nie, niestety nie może. Smutek. Come on. Pam, 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 pam. Niespodzianka, zostaw lajka. Nikt nie wytrwał do tej minuty. Jeżeli wytrwaliście, to znaczy, że nie mam pomysłu, co powiedzieć i mówię, żebyście zostawili lajka i napisali komentarz, wytrwałem do tej minuty. Bo zazwyczaj, kiedy nie wiem, co powiedzieć, właśnie mówię, a to możecie zostawić lajka właśnie w tym momencie. Bo tak w sumie, tak się zrobiła troszkę za muła tutaj na odcinku. I tak nie wiedziałem, co powiedzieć i mówię, to zostawcie lajka. O, tak po prostu. Tak po prostu, żeby mi było miło. O, o wodorosty. Zjedzone. Dobra, w sumie to chyba pójdę na środek, może z kimś powalczę troszeczkę. Zobaczymy. Chciałbym być tym oktopusem jeszcze raz, bo to on naprawdę był super. Wodę uzupełnijmy, bo chce nam się bardzo pić. Ogólnie jak się woda skończy, to praktycznie bardzo szybko się umiera. Ej, mi się bardzo... Aha, bo ja przyspieszam się, no tak. Na buście cały czas jadę. Ojej, mała myszka. Idź sobie, nie chcemy cię tutaj. O-o. Dobra. Myślę, że jeszcze w dół pójdę. Nie. Nawet nie ma takiej opcji. Rzeka jest bardzo niebezpieczna. Ten Mope Io cały czas za mną chodzi. Czyżby to był jakiś widz? Cześć. Napiszmy. Nie! Nie! Zostaw mnie. Nie wychodzę stąd. Nie ma takiej opcji. Nie ruszam się stąd. Nie. Nie uciekam.
Woda mi się skończy, kurde. Nie można mówić po polsku. Why? It's banned? Wita... Nie, woda mi się kończy. Jak mnie zjesz, to nie wiem co. Będzie najgorszy odcinek. Tak być nie może. Ciekawe, czy się zorientował, że to jestem ja. Ja mu jeszcze ucieknę teraz. Sprytnie. O, nie. Nawet o tym nie myśl. Dobra, jestem podleczony, ale nie mam wody. Muszę uzupełnić zapasy i to czym prędzej. I znów ewoluować w Octopusa i zostawimy sobie jeszcze jakąś pułapkę. Oh my god, dobra. Bo już to zaczyna się robić takie... Pan Gilatis, o nie. Zje mnie. Pan Krystiana mnie zje. Dobrze, nie zjadł. Nie, skąd tu się tu wzięły dwa aż takie? Nie wychodzę stąd. Będziemy teraz się chować. Koniec, koniec, kropka. Leave, Plox. Dobra, oni tu się cały czas kręcą. Muszę jakoś to wymyśleć. Jakoś, nie wiem, przytomnie uciec stąd, ale... Yes! Sukces! Dobra, jestem znów na środku, ale... Nie wiem, czy to jest dobre miejsce. 57. Dałoby się być wyżej troszeczkę. Wow! Jakie niebezpieczne miejsce, mam low water. Nie można dopuszczać takiego stanu. Żarcia. Już myślałem, że tu się tu nie zmieszczę. Dobrze, muszę się napić. Nie. Już sobie idę. Dobra, uzupełniłem troszkę zapasy, ale gdzie powinienem iść? To jest dobre pytanie. Dobra, najemy się gruszek trochę. Przede wszystkim wodę muszę uzupełnić, ale będę miał zaraz kolejną ewolucję i chyba pójdziemy sobie do wodnego biomu, to będzie po prostu najlepsze. Na wodny teren, tak? Tam będzie chyba najbezpieczniej. O ile nie zostanę zaatakowany przez dwa słonie! Niedźwiedź pokonany przez dwa słonie! Jak tam trąbą machnął. Dobra, to jest chyba jedyny sposób, żeby przed nimi uciec. Mogę to wszystko zjadać, to mnie ratuje. Nie, no come on! Come on! Zeżar. Bezlitośnie zeżar, PM po. Nie szanuję takich ludzi. Tak się nie robi. Kurdełę. A było pięknie. Dobra, jak to się mówi? Ostatnia próba. Lew. Czuł. Znów będę musiał podekspić to sporo. Ale kurczę, wydaje mi się, że to trochę więcej graczy nam się tutaj zrobiło na tym serwerze. Takie odniosłem wrażenie. No nie. Dobra. Na rzece jest sporo takich rzeczy fajnych do zjedzenia, ale... Ale jest też dużo przeciwników i to boli niestety. Ile rzeczy. Słodkości. Zamknij mordę, ktoś się nazwał. XD. Bardzo kreatywny nick, że tak powiem. Bardzo. Pyk. Dobrze, te grzybki bardzo dużo jak spadają. Opłaca się je zjadać.
Nie, znowu dwa słonie! Nie! No nie zżarły mnie! Halo, tak się nie robi! Najgorzej! Stringray, no świetnie, teraz to nigdy sobie nie wyekspię. Come on, to nigdy mi się nie uda chyba. Dobra, wiecie co? Zakończymy w tym miejscu ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. W następnym odcinku znów zaczniemy sobie jakiegoś poziomu i spróbujemy wejść na szczyt. Tak więc trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia. Cześć!